Jesteśmy w Węgajtach, zaledwie jakieś 40 km od Ostródy, ale pewnie mało kto z Was słyszał o tym miejscu. Jest ono bardziej popularne w dużych miastach, a warto się nim zainteresować, bo chociażby dziś odbywa się tutaj światowa premiera przedstawienia Teatru Kreły Chałopa. Teatru, który przyjechał do nas z Białorusi, z Brześcia i który już do swojego miasta przynajmniej na razie wrócić nie może. A co się kryje za tytułem Frau mit Automat i jakie przesłanie niesie to przedstawienie, za chwilę zobaczymy. Musisz mi powiedzieć, jak to się stało, że premierę tej sztuki robicie w małej wiosce na Warmii? No, Węgajty to jest nasze ukochane miejsce. My jesteśmy tu, nie wiem, pokazywaliśmy tu może 6, może 7 spektakli. Nie wiem, od jakiego roku już przyjeżdżamy, nie co rok oczywiście, i zawsze jesteśmy zapraszani przez Wacka i Mutkę tu. I to takie nasze, już takie, często było, że to miejsce premiery. Nie często, ale było tak, że to jest taka premiera tu mamy. I ja już znam tych ludzi, już znam to miejsce i lubię Węgajty i zawsze powiem tak, jeżeli mnie zapraszają znowu. Najwyraźniej między tym, jak żyje kobieta w Polsce, na Białorusi, na zachodzie Europy, w jej środku czy wschodzie, nie ma dużych różnic. Wszystkie jesteśmy pod presją. No tak, jest. Mi się wydaje, że nasz spektakl właśnie o tym, że każda kobieta zrozumiałaby, o co chodzi, chociażby jeden z tych kawałków, bo spektakl jest złożony z takich dużych 5-6 części, z różnych doświadczeń, bardziej jakieś sceny mówią o doświadczeniu szczególne kobiet. Nie jesteście w takiej prostej sytuacji, bo tak naprawdę trochę tułacie się po świecie, bo w swoim mieście nie możecie grać. W Białorusi nie jesteśmy zamknięty, teatr jest zamknięty przez władzę. Polityka wpływa na nasze przemieszczanie się, na naszą działalność. Tak. A czy to jest tak, że reżim boi się sztuki? Reżim się boi i społeczeństwo boi się robić cokolwiek i ten strach, on panuje w Brześciu, w całym kraju, wszędzie, i więc no, w tej chwili jest to trudno. To musi być bardzo trudne dla artysty, zwłaszcza jeżeli to jest, tak jak ta sztuka, ona jest taka bardzo osobista, więc pewnie chce się ją pokazać też w tym miejscu, w którym się żyje. Oczywiście, wszystko co robię, no tak, to jest dla kobiety, jak i jakiejkolwiek kobiety, gdzie w każdym kraju, ale jakby to jest dla Białorusinów, zawsze robię jakby tak dla tej społeczności, z której żyjemy, w Brześciu, na Białorusi, tak jest. Ale no, jest tak, że dużo ludzi teraz mieszka gdzieś. Ребенок nie chodzi w szkołę, ребенок прогуливает уроки. To powinna wasza odpowiedzialność, bo wy nie досмотрели. Po prostu dla mnie było najważniejsze dorobić ten spektakl, bo jest ważny dla mnie, jest osobisty i jakby ważne było dla mnie go zrobić i z tymi wszystkimi rzeczami jakby porozmawiać ze sobą, z przyszłością i tak w ogóle zrozumieć siebie nawet. To jest taka najważniejsza rzecz dla mnie. Ой, да, давайте сначала. Так, ну, мне было 15 или 16. Время начала 90-х, перестройка со всеми вытекающими. Прежняя жизнь рухнула, а нынешняя больше похожа на хаос, беспредел. Ale mamy nadzieję, że przyszłość będzie taka, jak z końcówki tego spektaklu. Tak, przyszłość będzie bezkonieczna, świetna, radosna, успешna, progresywna, творческая. Tak. Мы будем интересны, насыщены. Thank you.
myślę, że to, czy jesteśmy kobietami, które mieszkają w Ostródzie, w Gajtach, w Brześciu, w Mińsku, w Warszawie, w Berlinie, wszystkie nas łączy pewien schemat i wszystkie jesteśmy wtłoczone w pewien schemat. I ten spektakl to jest absolutnie uniwersalny język o tym, jak wygląda współczesna kobiecość, z czym walczymy i o co się staramy. Więc każdy, kto ma okazję zobaczyć Frau mit Automat, serdecznie polecam, szczególnie wszystkim dziewczynom.